Witam, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie dokonać statycznego wypalenia filtra DPF w Megance Trójce. Oczywiście jest to tylko przykład, natomiast procedura jest zbieżna dla pozostałych samochodów z grupy Renault oraz Dacia. I tutaj od razu dodam na wstępie, że z naszego doświadczenia serwisowego te samochody bardzo rzadko zgłaszają się na jakiekolwiek problemy właśnie z układem oczyszczania spalin, w szczególności z układem DPF. Czasami jak już coś się dzieje, to już jest po stronie czujników. I w tym miejscu chciałbym zachęcić do dawania łapek w górę, pisania komentarzy oraz do subskrybowania tego kanału. Każda nowa subskrypcja to takie pewnego rodzaju paliwo, które zachęca mnie do tego, żeby publikować Wam więcej materiałów z takiej codziennej pracy o urządzeniu, jakim jest Clip. A przechodząc do tematu dzisiejszej prezentacji, to czym jesteśmy zainteresowani, a więc regeneracją filtra DPF. Clip tłumaczy go jako przeciwpyłkowego, natomiast nie należy się tym przejmować. Jest to filtr DPF. Wchodzimy w układ wtryskowy, w naprawę, a następnie możliwości przyuczenia i tam takiej regeneracji możemy dokonać. Co więcej, jest też możliwość wymiany filtra cząstek stałych oraz wymiany czujnika różnicy ciśnień, i to zgodnie z procedurą serwisową najlepiej jest wykonać jednocześnie. Ok, odnośnie regeneracji to chyba jest tyle. Regenerację wykonujemy oczywiście statycznie. Auto wkręca się na dość wysokie obroty. Jest to bodajże około 3000 obrotów. W zależności od stanu filtra ten proces może nawet trwać do kilkudziesięciu minut. Co więcej, w zasadzie myślę, że to jest wszystko, co powinniście wiedzieć. Więcej informacji, na co zwrócić uwagę, jakie te parametry powinny być po wymianie filtra, czy też jego regeneracji, znajdziecie u nas na szkoleniach i konsultacjach. Dziękuję Wam teraz za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.